Więcej sprzętu niż talentu. Zaczynamy. Co? Nastawienie? Mega. Bardzo mi się podoba to, naprawdę. Siedzieliśmy w totalnej dziczy, można powiedzieć, przy bunkrach. A teraz... rowerki wodne. To jest coś akurat, czego nienawidzę. Ale rozumiem hype, bo też lubię moją wodę. Ja się po prostu jaram takimi wodami i naprawdę dla mnie to jest mega, mega temat. I dlatego właśnie... taczka. Let's do it. Kuleczki. Uroki łowienia w centrum miasta. Śniadzi panowie rzucają sobie w głowy butelkami. O, ja cię kręcę. Matki z dziećmi na plaży, a te, który głośniej krzyczy, ten bardziej agresywny, nie? Ten silniejszy. 20 minut w tej wewte wracają i się szarpią i tłuką. Dynki jeden drugiemu wycedził. Yeah! Yeah! UFC! Który głośniej krzyczy, ten jest twardszy. Zadzi gdzie kurwa pawian się dał, napuszył się kurwa. Ty! To. Ej! Podciągnij gacie! Nie, Adi. Chuj pomletko. Na trzeci raz jest tego samochodu. Jeszcze narzeka. Coś ty mi przyniósł, bandyto, przecież to nie jest mleko. Teraz będziesz pierdział dwutworowo, to po pierwsze, a po drugie wyjedziesz stąd bez namiotu. Bo,
Mówię gamoniowi, że kokos nie ma wymion, więc to nie jest mleko, to jest woda. Plant Basset. Jeszcze jakiegoś psa Basseta mi przyniósł. Dobra, robisz tę kawę, czy będziesz już udawał, zrobiona, że jesteś youtuberem? Na mleczko narzekał, ale porancik leje. Nie, za swoje leje, nie? Za tyle jego trzeba nalać i nawet się tutaj kolor nie zmienił. Jeszcze ci zaan smakuje. Jak dla mnie to wygląda w Czul Pro. Co to było? Dlaczego wylądowało w mojej twarzy? Kredka, mleczka. Dobra, można? Patrz jak szlachta. Niektórzy do orzechów tygrysika, ten do siebie. Właśnie ja nie wiem, dlaczego w tym przepisie, który mi Mariusz przesłał, był cukier trzcinowy, a nie zwykły. Bo może trzcina jest z wody i amortyzuje trzcinę. To jest dobre. Ale stwierdziłem później, że to jest przepis dla burżuj. Więc... A ja jestem rodowitym Polakiem. I dlatego do swojego orzecha tygrysiego nasypałem tradycyjnego polskiego cukru, bo jestem z Polski. Ścieżka, ławka i za ławką słyszałem po prostu stado takie, no nie wiem ile, naście czy 10 sztuk było, ale tylko łamiące się gałęzie i takie co chwilę, nie? No i wiesz, kurde, no trochę w porach miałem. Taki duży chłopak się wystraszył. Ujeżdżać by je mógł. Wziąłem wszystko co miałem, po prostu jak cygan na wakacje, nie? Odpaliłem ten, w telefonie muzykę na full. Wszystkie czołówki jakie miałem założyłem sobie na łeb, latarka w telefonie, jeszcze tam jakieś towarzystwo siedziało na tej plaży, nie? No a ja kurwa idę, mówię dobra, no to po przygodę, nie? Jeszcze zacząłem z ciebie jakieś dziwne okrzyki wydawać, nie? Kurwa i biegiem do auto, wziąłem wszystko, pierdoliłem tego, jak siadłem do auto, to siedziałem jeszcze z 10 minut, żeby się uspokoić. A tam ludzie chodzili i mówili, że biegał jakiś typ z zapowodem, że wszyscy spieprzali, nie? On odjeżdżał, nie siadaj tu na ryby, nie jakiś typ biegał. On odjeżdżał bagiety na bombach, nie? Po raz pierwszy w Karpiu. Two hours later. Co robimy? Wywoziło ostatnie zestawy, bo komary są. Zapałem go. Nie komary, no burza. Burza, szmą to burza, suko. O, chodź. Kurde, to mój. A tam skrajna nieodpowiedzialność na rowerkach wodnych w burze. Odebrać dzieci tej matce. Madyce. Dobra. Co przed burzą się dzieje? Przed burzą są brania. I w trakcie burzy, i po burzy są też brania. Także wywozimy jeszcze zestawy. Żeby reagować na to, co się działo, bo dzisiaj tylko to jedyne, co się działo, to rowerki wodne. Wywozimy zestawy. Potem gorąco było. Składy. A na koniec karp lady. Pow!
Jest ryba? Jo. Co ten motyl mnie tu robi? Ja strasznie wyjeżdżam, tu poczuję i od razu ciśnie tam. No i po burzy przyszło branie. Zgodnie z oczekiwaniami. Na razie jeszcze nie wiemy, co to jest. Oj, mamo, odpowiedź, co tu się dzieje. Jest pan wąsaty Meksykanin. To jest dubel, ty. Dwa sumy, ty. Czar prysk. 3:33 czar. O, godzina duchu. Zawsze tu jest metr. Zawsze od wąsa. Ale bez głowy. To jest metr. No. Metr 20. Metr 34. No nie takiego przyłowu się, nie takiego połowu się spodziewaliśmy. Metr, blisko metr 40 z parkowej wody. Woza tego bydlaka. Sami zobaczcie, jak się wije ta kijanka. Może uda się go podnieść? Jest. No i niestety jest to drugi sum tej nocy. Jak się okazało, Przemek zaprosił nas na sumową zasiadkę, ale chyba tego jeszcze na kanale nie było. No niewątpliwie, po tej burzy spodziewaliśmy się raczej brań karpi, ewentualnie amurów, a nie takich oto osobników. Ale w parku zrobić takiego? Czemu nie? Też coś innego. Zobaczcie, jaki fajny kamuflaż, fajne kamo. Niestety karpia nie było, kończymy dla was ten odcinek z sumem. Ale mimo wszystko było naprawdę spoko i w klimacie urban. Łowienie w mieście to jest właśnie to, jak widać można też takie ryby łowić, a niektórzy też na takie polują. Nie ma, bo się nie ma. Siemano. Kiedyś też coś. Ja muszę zrobić zdjęcie, mogę? Śmiało, proszę. Śmiało, zapraszamy. My nagrywamy film jakby coś, ale no proszę, nie mówię o tym, że jakby, żeby pani miała świadomość, bo nam to nie przeszkadza nawet. Śmiało, mogą pani robić. Komu, jakby może mógł prosić trochę szybciej, bo już go trzeci raz, bo że ciężki jest. Idziesz sobie karpiowym szlakiem? Idę sobie tak.